Także pozdrawiamy, proszę Państwa, prawosławnego biskupa Jakuba z Anglo-Ameryki, Białystok, diecezji białostocko-gdańskiej. Biskup Jakub zawsze z czarną brudką, proszę Państwa, peleryna czarna, długa, fiolet, blask od słońca się odbija i dzieci z tyłu niosą tę pelerynę. Biskupa Jakuba, diecezji białostocko-gdańskiej, wielkiego, proszę Państwa, księcia pokoju. Bo tutaj jeszcze tylko dobrzy ludzie się liczą na tym świecie, a to wszystko, wiecie Państwo, tylko żeby kogoś oszukać, nabrać, tak jak ta łotyszka. Myśmy tutaj już przejrzeli tę łotyszkę. Co to za cudo, ta łotyszka? Co to za cudo? I ona to sama nie wie, czego chce. Wiesz, to jest kobieta zagubiona. Jak to się mówi, pomiędzy krajami. Że dzieci sroba za ogon złapie, a to się nie da. Na wielkie święto papieskie wystąpi Marta Dobosz z gołą cipką. Jak ona tłumaczyła jednej babie durnej, ja mówię, wyjaśnij tej pani, że ty śpiewałaś z gołą cipką Ave Mary. Ave Maria. Ona tam, no wytłumacz Marta. Taka babka słuchała i nie wiedziała. To ta prawda. Ty się kąpiesz teraz? Nie. Ja chcę się, żeby kąp. No dobrze. Ja po tobie. Ja mówię ci, że takie sny jakieś były, że nic nie pamiętam. Ale wiem, że tego było dużo. Bo to jakby się i coś tam kotłowało w tej głowie. Ave Mary. No wiesz, to na Mińskiej 25 tego Legierskiego Marta Dobosz naprawdę śpiewa. I jeszcze cipkę miała ogoloną, tam koledzy jej ogolili cipkę. I na Mazowieckiej 11a w domu artysty plastyka Marta Dobosz mówi tak: chodź do toalety, pokażę ci, jaką mam piękną ogoloną cipkę do występu. Ja mówię: Marta, czyś ty zwariowała? No i tego, no i oczywiście, że nie poszłam ją z tej cipki oglądać. No ja postanowiłam, że zostanę zakonnicą i że żadnej cipki nie będę nikutasa oglądała, tylko swoją cipkę będę oglądała. Tak sobie postanowiłam, powiedziałam: Marta, ty jesteś diabła warta. Marta Dobosz, zapraszam. No wariatki. Nie, ale ona umie, ona ma postanowienia. O, jak ona powie sobie nie, to ona tego nie będzie robiła. Straszne ma postanowienie.
to jest coś takiego jak u Rity Pawonek. Każda piosenka jest w innym stylu. Ja mówię, zobacz Mareczku, zobacz. Ona tu śpiewa bardzo szybko, nerwowo. A Mareczek mówi ADHD, ADHD, ADHD. Ja mówię, ale zobacz, jaka tu spokojna stoi, czy siedzi, nieważne. I panuje nad głosem, to po pierwsze, ale nad ruchami się nie rusza, widzisz? No i on już nie mógł tego pojąć, bo chciał ją oskarżyć o ADHD. Ja mówię, zobacz, ale tutaj się nie rusza, patrz twarz. I ona śpiewa, patrzy się na faceta, z którym się chyba rozstaje i tak śpiewa taką litanię pożegnaną. I to bardzo ładne, bo żeśmy się popłakały tam z tym Mareczkiem nad jedną pieśnią, ty nawet tu nie koształeś. O Jezus, taka jedna piękna litanka. Patrz się na kochanka, pewnie kochanka. Jak w obrazek i tak śpiewa, spokojnie, nie chce się. To piękne. Także proszę Państwa, Marta Dobosz na pewno ma jakieś osiągnięcia. Proszę też oglądać monodram Marty Dobosz jako Marty Stewart. A ta Anita mówi, ty słuchaj, ona naprawdę była w Moskwie i naprawdę wyszła za mąż, za jakiegoś reżysera, Ławreńczuka. Ja mówię, no to gdzie Moskwa, gdzie tu Warszawa?